Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku otwierania paczek na moim kanale. Dzisiaj oczywiście Team of the Season, Ligę oraz Serie A. Zaczynamy dokładnie w tym samym momencie co tydzień temu. Tydzień temu niewiarygodne szczęście, ostatnio wczoraj, przecież też niewiarygodne szczęście, jak w paczkach łącznie trafiliśmy z Bundesligi 6 toców. Z Bundesligi i BPL, bo to było to zamieszanie na samym początku. Mam nadzieję, że pamiętacie. No a dzisiaj, może też jakiś błąd się pojawi, nie pogardziłbym jakimi zawodnikami nadal z Bundesligi. No ale Ligę chodzi o jednego zawodnika tak naprawdę. Ibrahimowicz. Czy ktoś na YouTubie nagra i go trafi? Nie mam pojęcia. Tymczasem przejdźmy do tego. Team of the Season 15 tysięcy, oczywiście otworzymy dzisiaj 10 paczek. Łącznie uznałem, że będą dwa odcinki na 100% po 150 tysięcy, bo już mi się lekko końcy kończą. Ale jeżeli pojawi się paczka jakkolwiek za 100 tysięcy w tym tygodniu, to także ją nagram. Także bez problemu, wydaje mi się, że 3 będą, bo paczka za 100 tysięcy zawsze się pojawia, albo ewentualnie za 50 tysięcy. No dobra, no to co, zaczynamy dzisiaj. Pierwsza paczka, jaka to będzie? Uwaga! Bum, syrna. No to zaczęliśmy z grubej rury. Muszę powiedzieć, że niesamowicie rozpoczęliśmy. Okej, dobra, idziemy dalej po 15 tysięcy. Oczywiście. Aha, przeciążenie serwerów, proszę bardzo. Okej, paczki wróciły, więc możemy otworzyć kolejną za 15 tysięcy. Po prostu się przelogowałem, to wystarczy. To chyba pomoże i bez błędów dalej będziemy mogli po prostu otwierać, bo już się oczywiście widziałem, pojawiły tocy, są już na tej głównej stronie. Benton, to nie jest zawodnik, którego absolutnie szukaliśmy. Jeszcze go nie miałem w klubie, Mourinho, aż się zdziwiłem teraz. No oczywiście dużo duplikatów, bo zbieram karty, żeby po prostu mieć w klubie, to ja to zawsze lubię. Kolejna paczka przed nami, jeszcze 8 do końca. No okej, wygląda na to, że będę musiał to lekko powycinać, bo no mają problemy. Za dużo ludzi otwiera w jednym momencie. Giksu, mamy legendę, ale nie tą, o którą nam zawsze chodziło. No dobra, 7 paczek na razie poszło. No takiego szczęścia jeszcze jak wcześniej nie mamy, bo już w pierwszej paczce wtedy trafiliśmy Team of the Season. No ale ja ciągle jestem dobrej myśli, naprawdę. Jestem dobrej myśli. No i co będzie teraz? Czy coś w ogóle będzie? O to jest pytanie. Nie. Niedobrze. No to wszystko do klubu. Idziemy dalej, uwaga. Kolejna paczka za 100, znaczy za 150. W sumie za 150, nie no, za 15 tysięcy, oczywiście. To co, może przesuniemy i zobaczymy, zamknie te oczy. O, wy już wiecie, jeszcze nie. I nie ma żadnego wartego uwagi zawodnika. Niestety, Francuzów mamy, nawet z ligi francuskiej. Ale nie ci, którzy są oczywiście w Team of the Season. 15 tysięcy, kolejne 5 paczek do końca. Jesteśmy w połowie otwierania. No nie wygląda to na razie za kolorowo, powiem szczerze. Może teraz coś? Proszę jej. Wucinić, serio? Kakenc już? No to nie. Nie, to nie jest to, na czym mi zależy. Absolutnie tak to nie jest. A chciałbym mieć teraz milion, żeby potwierać. 2 miliony. Oj, jakbym miał teraz 2 miliony. Co ja bym tutaj robił? Siedział i otwierał. No ale dobra, idziemy dalej, bez narzekania. Czy w momencie, kiedy dostaję 2 srebrnych zawodników i Onucze, mogę narzekać? Nie wiem, ocencie sami. Najlepszy zawodnik 81 i jest to Bentner. No dobra, uznajmy to za szczęście. W nieszczęściu. Oczywiście kolejna paczka za 15 tysięcy właśnie ruszyła. Koło się kręci. 3 do końca. Będą ludzie, którzy będą trafiali po 2 tocy w jednym. A ja trafiam Sergio Busquets. O tak. I kolejna srebrna karta. Na co mi srebrne karty w złotym? Myślałem, że tam Lewandowski, ale Lewandowski jest 86, więc to by nawet nie pasowało. Na co mi srebrne? To już wolę z tych srebrnych naprawdę w ogóle nie dostawać, jeżeli... To już mi się skończyły, tak? O, jeszcze jednak są 2 do końca. No dobra. No to otwieramy. Ostatnie 2. Na dzisiaj, oczywiście. Kiedy pojawi się następne otwieranie, nie mam zielonego pojęcia. Uwaga. I Montolivo, serio? No w sumie on też jest z... Czekajcie.
A, Serie B. No ale Serie B, Serie A, Serie A. No tutaj już nawet ten sam klub Alexis to nie jest, no ale panowie, ej. Ostatnia paczka. Ja no to nie patrzę. Uwaga. Oh fuck. Udało się. No to teraz. Uwaga. Uwaga, ostatnia paczka na dzisiaj. I to jest. Wy już wiecie, nie? Khedira najlepszym zawodnikiem. Ej, przecież ja mam Felipe Melo w tym. Przy nim grałem nawet. O co chodzi? Dobra, mniejsza o to, słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo za to otwieranie paczek, niestety nie udało się trafić żadnego toca, na razie, jak będzie dalej zobaczymy, tymczasem wam dziękuję bardzo za otwieranie, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem.